Cześć. 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 Tu? Kulturki, kulturki. Czyli? Ola, Maja i Mara. Kulturki, kulturki. A my dzisiaj porozmawiamy z Olą. I Ola nam opowie o kolejnej książce. Co to będzie za książka? Mania? Dziewczyna? Inne niż wszystkie. To o Marii Skłodowskiej-Curie. O Marii Skłodowskiej-Curie. Lubimy takie kobiece, dziewczyńskie bohaterki, co? Mogą być. Mogą być. No dobra, no to opowiedz nam. A powiedz mi jeszcze, kto jest autorem tej książki? Nie wiem, nie mam pojęcia. Julita? Nie mam pojęcia. Julita Grodek. Mówiłyśmy przed chwilą o tym, kto jest autorem tej książki. I co jest ważne, to książka to szkolna lektura. Do trzeciej klasy, albo do drugiej. W klasach 1-3, czyli ta książka taka przeznaczona dla młodszych czytelników. Natomiast książka mówiąca o, przedstawiająca biografię jednej z, można powiedzieć, z największych Polek, prawda? Mhm. Czyli osoby, która najbardziej przyczyniła się do tego, to jest, że chyba Polska w trakcie, nie wiem, pierwszej wojny światowej? Drugiej? Nie, wcześniej. Ale, no tak, dlatego, że ja... Przed wojną. Czyli wtedy, kiedy Polska miała... nie istniała, prawda, na mapie? No tak. Tak. Natomiast Maria Skłodowska-Curie była Polką, mimo że teraz jest pokazywana też jako inna narodowość. Jak? Bardzo często na świecie. Mówi się, że jest też francuską, tak? Dlaczego? Dlatego, że jak to wyszła... Zabór za tego... Piotra Curie? Tak, Piotra Curie. No i też, że przez większość swojego życia mieszkała właśnie we Francji. No to opowiedz nam, Olu, o tej Manii. Co ta książka nam o niej opowiada? To jakby opowiadała mi o jej życiu... Od tego, jak była mała... To ja jestem ciekawa. Jaka była mała Mania? No to jej rodzice to byli nauczyciele i ona się uczyła chociaż tak nielegalnie. Chodziła w krótszych sukienkach, jeździła na rowerze, uczyła się nielegalnie, prawda? Uprawiała sporty. Uczyła się nielegalnie, bo w tych czasach zaborów nauka po polsku to już w ogóle była zabroniona, prawda? No, chodziła w krótszych sukienkach. Tak, że, tak? Bo ona jeździła, na przykład tylko chłopacy to wtedy robili, a ona jeździła na rowerze, grała w tenisa, pływała. Czyli była taka buntowniczka trochę. Trochę tak. Po prostu chciała się rozwijać. Mhm. A co było, czego najbardziej lubiła się uczyć? Nie wiem. A, chyba chemii, fizyki może. Ale ona na pewno była chemiczką i fizyczką, więc pewnie tego. No, ale ogólnie była dosyć mądra, tak? No dobra, co ona jeszcze w tym dzieciństwie lubiła robić? Ona... No, czytała książki, grała z rodzicami chyba w gry planszowe. Inaczej się zachowywała niż wszystkie dziewczynki. I ona też razem ze swoimi siostrami to robiła, bo ona chyba miała jedną starszą siostrę... Nie, chyba nawet dwie siostry i dwóch braci? Nie. Chyba tak. Może nie? A to nieważne jest, ale wiem, że na pewno jedna od niej starsza siostra, to one się tak umówiły, że jak wyjechały na studia, to najpierw ta starsza pojechała, a Maria Skłodowska-Curie pracowała i jakby przysyłała jej pieniądze na te studia, a potem zamieniały się. Mhm. Bo to było w ogóle takie niestandardowe, żeby dziewczyny w tamtych czasach szły na studia, prawda? No. A jeśli już szły na studia, to na jakie mogły iść? Nie wiem. Jakieś takie, co mówiło, humanistyczne, tak? Studia. Tak. Były dopuszczalne dla dziewcząt. Takie nauki ścisłe. Nie najlepsze. Jakimi interesowała się, ścisłe to się mówi, to jest na przykład matematyka, fizyka, chemia, takie... gdzie naukowcy działali, medycyna, tak? No to raczej były, się mówiło, zarezerwowane dla chłopaków. Prawda? Więc to nie było łatwo się przebić do tego świata. No ale co? Maria
udało jej się, tak? W sensie tak. Wypracowała sobie to tak. I zaczęła studia jakie? Chemika i chyba matematyka. Mhm. I gdzie ona studiowała? W Paryżu. W Paryżu jest taki bardzo znany uniwersytet, który się nazywa Sorbona? Sorbona. Tak, to jest taki bardzo znany uniwersytet, bardzo dobry uniwersytet i właśnie Maria Skłodowska tam się dostała i tam zaczęła studiować. I to nie było proste, bo ona była jedną z niewielu dziewczyn na tych studiach, na tym uniwersytecie. A jednak dobrze sobie radziła, prawda? No dobra, to opowiedz nam jeszcze coś ciekawego o tej Marii. Ona też miała dwie córki. A to później, to już jak poznała no tak. tego Piotra. No i czym ta Maria się zajmowała? Chemią i fizyką. Jeszcze wynalazła jakby polon, a potem rad. Co to jest ten polon i co to rad? Czy wynalazła? Odkryła chyba bardziej. Odkryła bardziej. No co to jest? Polon to jest taki jakby... No, takie coś chyba promieniotwórcze. Tak, i... ale to się mówi, że to są pierwiastki. A, pierwiastki. Tak? No i ona nazwała polon od Polonii i wtedy tak się nazywała Polska. Tak, tak. Po francusku, tak? Polonia to jest Polska. Tak. I od tego można powiedzieć, że Polska ma swój pierwiastek dzięki Marii Skłodowskiej. Potem jeszcze rad. Czyli ona się zajmowała też czymś takim zjawiskiem, które się nazywa jak? Radioaktywność. No tak, tak. Tak? Czyli takie pierwiastki radioaktywne. Co to jest ta radioaktywność? Tak. No takie coś, że jakby... Nie wiem, ale ona chyba jak nad tym pracowała, no to... A z tym jest związane rentgenowskie coś też? Też, tak, tak. Czyli to jest, są takie pierwiastki, które mówi się, że promieniują, tak? Wytwarzają promieniowanie, takie specyficzne promienie, które można w jakiś sposób wykorzystywać, tak? I one nie zawsze są bezpieczne, natomiast mogą się też przysłużyć do dobrych rzeczy, prawda? Mhm. Ja mówię, że nie zawsze są bezpieczne, bo Maria Skłodowska-Curie tak długo przebywając z tymi pierwiastkami, no... Niestety... Przez to zmarła. Też, tak. Miała problemy ze zdrowiem i właśnie pracując z takimi... Wiadomo, że to ona dopiero to odkryła i to też nie byli ludzie świadomi takich rzeczy, aż takich skutków. Natomiast no, dla jej zdrowia faktycznie się to nie pozytywnie odbiło się na jej zdrowiu, może tak to powiemy. Ale pomogła w ten sposób. Natomiast to były pierwiastki, które właśnie... Oddała życie za pomoc ludzkości. No trochę tak. Trochę można powiedzieć, że tak. I właśnie takie pierwiastki są wykorzystywane, na przykład tu Ola słusznie mówi, to promieniowanie jest wykorzystywane do wykonywania zdjęć na przykład. Rentgenowskich. Tak? Czyli wykonywania zdjęć. Omówiliśmy już o tych zdjęciach chyba w odcinku o ciele, których widać kości? Kości, tak? Można sprawdzić kości, wnętrze, organy. Dzięki temu, że one te promienie jakby przechodzą przez ciało, tak? Ale niektóre rzeczy barwią na zdjęciach na kolor jasny, a cała reszta jest ciemna. Tak, zatem to promieniowanie, pierwiastki. Pierwiastki chemiczne, prawda? Mhm. Tak. A o czym bym mogła jeszcze opowiedzieć? Ona jeszcze ze swoim mężem, prawda? Pracowała właśnie razem, pracowali w tym i laboratorium. I jeszcze dostała nagrodę Nobla, chyba nawet dwie. Chyba nawet jedną sama, a drugą z mężem. No tak? No to opowiadaj ona. No jeszcze dostała nagrodę Nobla. Co to jest w ogóle nagroda Nobla? Już chyba rozmawialiśmy kiedyś o tym. Mamo, jakoś ci nie wierzę, że nie wiesz. Pytasz się mnie, co to jest właściwie nagroda Nobla? Tak jakbyś nie wiedziała. A wiem, że wiesz, sama opowiedz. No. Czyli ona dostała pierwszy raz nagrodę Nobla razem ze swoim mężem, mhm. prawda? I jeszcze jednym naukowcem. I to był Nobel z fizyki. I on był właśnie za odkrycie tego zjawiska, prawda? Zjawiska promienio...
twórczości. Natomiast za te dwa pierwiastki, które powiedziałaś, czyli Polon i Rad, dostała drugą Nagrodę Nobla. Właśnie w na początku XX wieku. To jedna była 1903, a druga 1911. Dwie Nagrody Nobla zdobyła. I powiedziałaś, że ona miała też dwie córki. Te córki też są super ciekawe, prawda? Jedna też się zajmowała chemią i fizyką, a druga się zajmowała chyba malarstwem? Nie, artystką była. Jedna też była, zajmowała się fizyką i chemią, tak? No tak, mówię przecież. A druga córka była właśnie taką artystką, można powiedzieć, tak? Mhm. Pisarką. Nie szła w tą stronę co rodzice. Pisarką, tak, dziennikarką. Ona się zajmowała innymi rzeczami, ale ta, co jest ciekawe, ta druga córka, Irena, ona też dostała Nagrodę Nobla. I w związku z tym ta rodzina Curie to jest najbardziej utytułowana, jeśli chodzi o Nagrody Nobla, rodzina, prawda? Bo zarówno Maria dostała nagrodę, jej mąż dostał nagrodę i jeszcze... Także bardzo utytułowana rodzina naukowców i bardzo takie, można powiedzieć, znaczące odkrycia. Co jest ciekawe też, Maria Skłodowska-Curie jako kobieta. Było tam coś powiedziane o jej śmierci? Nie. Ona jako pierwsza kobieta też została pochowana we francuskim Panteonie, tak? A, no tak, chyba coś tam było. Tak, pewnie pojedziemy kiedyś do Paryża i będziemy zwiedzać. I ona jako pierwsza właśnie w tym panteonie francuskim, wśród takich bardzo wybitnych ludzi została pochowana. I to tak trochę smutne, że to dopiero pierwsza kobieta, to dopiero w XX wieku. Natomiast fajnie, że też została w ten sposób doceniona. No dobrze, Olu, co jeszcze nam ciekawego o tej Marii powiesz? Zależy, czego chcesz, muszę się dowiedzieć. Co lubiła robić Maria w wolnym czasie? A jeździć na rowerze. Jeździć na rowerze i też chyba lubiła pływać, mi się wydaje. Tak? Tak. Ja też lubiła pływać. Coś jeszcze było takiego? Chyba nie. Jakieś może ciekawostki się tam pojawiły? Na przykład co lubiła jeść? Albo... A tego, babusiu, to ja nie wiem. Zwierzątko domowe albo coś takiego? Tego to też ja nie wiem. Nie? Naprawdę nic? Książki nie opowiadają o takich rzeczach. No to powiedz, o czym jeszcze opowiadały. Jeszcze chyba dostała od jakiegoś króla jakieś takie specjalne, nie wiem, coś takiego. Było coś o tablicy pierwiastków? Może. Tablicy, wiesz jak ona się nazywa? Tablica, gdzie są wszystkie pierwiastki zaznaczone? Nie wiem. Tablica Mendelejewa. Mendelejewa, tak, dziwacz. Czy nie było? Nie, chyba nie. Jak nie było, to nie będziemy teraz o tym rozmawiać, żeby nie... nie... Chyba nie było, więc może było. A było tam... O, Maria jeszcze w tej książce się przyjaźniła z kimś ważnym. O, z Albertem Einsteinem. No właśnie. Z Albertem Einsteinem. Kto to był Albert Einstein? No, taki bardzo mądry człowieczek. No. I czym on się zajmował? No to, że był mądry, to wiemy, tak? Ale... Pomyślmy. Może ty nam, mamusi, coś o tym opowie. To też w końcu twój podcast. A ty nie możesz mnie tak wykorzystywać do tego, żeby o Einsteinie opowiadać. No, mamusiu, dalej proszę. No, on bardzo wieloma rzeczami się zajmował, tak? Bo matematyka? Matematyka, bardziej fizyka, myślę. No, ale matematyka... Był też dostał Nagrodę Nobla, prawda? Więc też był takim bardzo znaczącą postacią. No, on bardzo wieloma rzeczami się zajmował. Strasznie wieloma. Tak, bardzo wieloma. To coś tak tajemniczo brzmiące, jak teoria względności. To jest właśnie... To właśnie Einstein ją stworzył.
stworzył. Bardzo ciekawy człowiek. No, pewnie będzie jeszcze okazja, żeby o nim sobie porozmawiać. No, ale właśnie ciekawe jest to, że miał okazję spotkać się z Marią Skłodowską Curie. Piękna. Ola dalej rysuje. No dobra, to powiedz, Ola, za co podziwiasz Marię Skłodowską Curie? Pomyślmy. Za to, że się tak starała i że jej się chciało, bo mi by to się nie chciało chyba. No. Czyli co, Maria może być takim dobrym wzorem do naśladowania? Lepiej stworzyć coś nowego, ale może być. Nie, ale chodzi mi nie, że robić to samo co ona, tylko czy taka właśnie jej postawa jest dobra. Tak, może być. Bo co, ona robiła coś dobrego. Wbrew zasadom trochę też, tak? Bo właśnie musiała walczyć o to, żeby studiować. Więc to jest taka bohaterka, którą warto znać i warto jej takie ideały wdrażać w życie, tak? Warto walczyć o swoje. Ona pokazała dziewczynom, że w męskim świecie też można coś osiągnąć, prawda? Mhm, tak. I to jest super, bo zajmowała się dziedzinami nauki, które wcześniej były, można i powiedzieć, zarezerwowane. I ona też tak jeździ, jak była wojna już, to ona jeździła i opatrywała różnych ludzi. Tak, czyli też w czasie wojny się zaangażowała w działania pomocnicze. Tak, pomocowe. Super. No dobrze. To bardzo Wam polecamy książkę o Mani. Dziewczynie innej niż wszystkie. Naprawdę bardzo polecamy. Tak, żeby się zainspirować, bo dla każdej dziewczyny na pewno to jest fajna inspiracja. Chociaż dla chłopaków to też, myślę, dobrze znać taką bohaterkę, naukowczynię, która tyle osiągnęła. No to pa! No to chyba się już pożegnamy. No. Powiemy Wam pa! Do usłyszenia. Pa! I udanych odkryć naukowych. Jeszcze powiem za Maję. Pa, pa! Trzymajcie się, cześć! Do usłyszenia następnym razem. Pa!